zdobienie niewymiarowych przedmiotów wydaje się naprawdę skomplikowane. Myślicie, aby nadać nietuzinkowego wyglądu elementom wyposażenia auta? A może znudził się Wam dotychczasowy wygląd obudowy smartfona? Tu Przemek z Dertusz i w dzisiejszym odcinku powiem, czym jest hydrografika i do czego można wykorzystać tę metodę. Zapraszam do oglądania. Hydrografika, znana również jako druk wodny, druk transferowy lub transfer wodny, to fascynująca technika pozwalająca ozdobić przedmioty z różnorodnych materiałów, takich jak drewno, plastik, metal, skóra, szkło, glazura czy aluminium. Głównym atutem hydrografiki jest jej uniwersalność. Metoda ta umożliwia nanoszenie wzorów na obiekty o dowolnym kształcie, nawet te o nieregularnych powierzchniach. Hydrografika znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach, w tym m.in. motoryzacji, używana do ozdabiania elementów wnętrza samochodów, takich jak deski rozdzielcze, panele drzwi, lusterka, felgi i inne części. Również zastosowanie znajduje w sprzęcie sportowym. Jest stosowana do dekorowania kasków, rowerów, sprzętu wędkarskiego i innych akcesoriów sportowych. Również możemy ją spotkać w elektronice użytkowej, czyli hydrografika może być stosowana do personalizacji obudów telefonów komórkowych, laptopów, konsol do gier i innych urządzeń elektronicznych. Zastosowanie znajdzie również w przemyśle wojskowym. Używana do kamuflażu sprzętu wojskowego, takiego jak hełmy, karabiny i inne wyposażenie. Nie zapominajmy również o artykułach gospodarstwa domowego. Dekoracja przedmiotów codziennego użytku, takich jak naczynia, meble, ozdoby i inne. Zastosowanie hydrografiki sprawdza się wszędzie tam, gdzie chcemy nadać niepowtarzalny wygląd przedmiotom narażonym na uszkodzenia mechaniczne i czynniki zewnętrzne, a także w miejscach trudno dostępnych dla tradycyjnych metod dekoracji. Należy jednak zaznaczyć, że istnieją techniki dekorowania przedmiotów z użyciem folii samoprzylepnej, które mylnie bywają określane jako druk wodny. Te dwie metody różnią się diametralnie zarówno procesem realizacji, jak i efektem końcowym. Jakie zatem są zalety hydrografiki? Pierwsza z nich to bogactwo wzorów w atrakcyjnych cenach. Szeroki wachlarz wzorów i kolorów folii hydrograficznych pozwala na stworzenie unikalnych i efektownych dekoracji przy zachowaniu niskich kosztów. Druga to uniwersalność. Hydrografiką można ozdobić niemal każdy przedmiot o dowolnym kształcie i z różnych materiałów, od plastiku i drewna, po metal i szkło. Kolejna, czyli trzecia zaleta to wszechstronne zastosowanie. Metoda nadaje się do dekoracji przedmiotów codziennego użytku, elementów motoryzacyjnych, a nawet gadżetów i biżuterii. Kolejna z nich, czyli czwarta, to trwałość, bo nadruk hydrograficzny jest odporny na ścieranie, temperaturę, promienie UV i inne czynniki zewnętrzne, zapewniając długotrwały efekt. Ostatnią zaletą jest efekt 3D, ponieważ hydrografika doskonale odwzorowuje trójwymiarowe wzory, nadając przedmiotom głębię i wyrazistość. Zatem jakie są wady? Przede wszystkim to wymagający proces przygotowania. Przed rozpoczęciem druku wodnego konieczne jest dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni, co może być po prostu czasochłonne. Kolejna wada to ograniczenia w przypadku dużych przedmiotów. Aplikacja folii na dużych elementach w warunkach domowych może być nieco problematyczna, wymagająca specjalistycznego sprzętu. Kolejną wadą jest konieczność zanurzenia przedmiotu. Ta technika wymaga zanurzenia przedmiotu w wodzie, co wyklucza dekorowanie urządzeń elektronicznych. Kolejną wadą to brak tolerancji na błędy. Nawet drobne niedokładności w procesie mogą skutkować nieestetycznym efektem, a zdjęcie i ponowne naniesienie folii jest naprawdę niezwykle trudne. Hydrografika z pewnością jest ciekawą i innowacyjną techniką, która pozwala nadać przedmiotom niepowtarzalny charakter. Znajomość jej zalet i wad oraz umiejętne stosowanie ułatwi stworzenie unikalnych i efektownych dekoracji. Na dzisiaj to już wszystko. Wpadajcie na nasze media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram czy TikTok. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!